niedziela Boża i nasza niedziela. Nie zapominajmy, że Bóg przebacza wszystko i że Bóg przebacza zawsze. Nie męczmy się proszeniem o przebaczenie. Tak mówi o Bożym miłosierdziu papież Franciszek. Witam Państwa bardzo serdecznie. Papież Franciszek mówi prostym językiem nie tylko o Bożym miłosierdziu. Jest spontaniczny i skuteczny w bezpośrednim kontakcie, żywe słowo wierni. Jak wygląda praca od kuchni przy streszczaniu papieskich homilii, opowiada Alessandro De Carolis z Radia Watykańskiego. Tyle się mówi o miłosierdziu. Co to jest miłosierdzie? Litość, dobre uczynki, współczucie, przebaczenie win? Kto jest miłosierny? Kto na miłosierdzie zasługuje? A może nie trzeba na nie zasłużyć? A może trzeba zaufać bezgranicznie Bogu, jak dziecko ufa rodzicom i czuje się bezpiecznie, choćby nie wiem jak nabroiło? Ufam Tobie, Jezu, ma wymiar totalny. Ogrom tekstów w najnowszej niedzieli dotyczy Bożego miłosierdzia, które jak iskra narodziło się w Polsce i ma podpalić cały świat. Niedziela. A w życiu osobistym Boże miłosierdzie jest jak karetka pogotowia. W stanie zagrożenia zjawia się i ratuje nas przed rozpaczą. Taki lek na depresję, na bezsens istnienia, na coraz bardziej szalejące zło. Przy pełnym zastosowaniu bardzo skuteczny lek. Czterej byli więźniowie już się o tym przekonali, dlatego zawiozą na wózku z Łodzi do Rzymu obraz Jezusa Miłosiernego. I nie będzie to ich pierwsze przedsięwzięcie tego typu. A co ma z tym wszystkim wspólnego miasto Kair w Egipcie? No, niemniej wyruszają 12 kwietnia. Pozdrów ich na trasie pielgrzymki. Aktorka Halina Łabonarska od lat jest związana z siostrą Faustyną. Czyta jej teksty. Dzieje przyjaźni aktorki i siostry Faustyny na łamach niedzieli. Już wkrótce zostanie wydany audiobook z nagranym przez artystkę dzienniczkiem siostry Faustyny. Jak wyglądają konkretne uczynki miłosierdzia, można się przekonać o tym, będąc w Afryce u misjonarzy. Uczynki miłosierdzia względem ciała mają w Afryce pierwsze miejsce przed uczynkami względem duszy. Tam widać konkretne działania Kościoła. Niedziela. Potrzebowałem Jezusa, ale nie wiedziałem o tym. Po latach przyjechałem do mamy, komunikując: jestem homoseksualistą, to już fakt. Mama spojrzała na mnie ze łzami i powiedziała: ale dla ciebie chciałam czegoś więcej. Nie potępiła mnie, ale dała mi do myślenia, że może jest jeszcze coś. Tak mówi dotknięty Bożym miłosierdziem Andrew Komiski, twórca programu Living Waters. Andrew będzie w Polsce. Chcesz wiedzieć więcej o jego pobycie? Przeczytaj najnowszą niedzielę. Niedziela. Bezdomny, bezrobotny, biedny. Chcesz zjeść zupkę dofinansowaną ze środków Unii Europejskiej? Musisz wypełnić formularz, gdzie mieszkasz, jakie są Twoje dochody. Musisz oświadczyć, że nie masz wsparcia finansowego. Przecież to jawny absurd, ale Unia ufa procedurom bardziej niż ludziom. I tak działalność charytatywna przegrywa z biurokracją i generuje dodatkowe koszty. A już rejestracja potrzebujących to ujawnianie swojej sytuacji materialnej, a stąd tylko krok, aby ktoś takiej biednej rodzinie w majestacie prawa zabrał dzieci. Bardzo dobrze informujący tekst o pomocy dla wszystkich zainteresowanych w najnowszej niedzieli. A kto nie widział jeszcze filmu Dunbi, każdy jest kimś, niech nadrobi zaległości, a przedtem przeczyta wywiad z twórcami filmu. Szanowni Państwo, przed Bogiem każdy jest kimś. Dlatego warto wesprzeć całym sobą apel, który tak pięknie sformułowała naczelna niedzieli. Niech cały świat zapłonie Bożym ogniem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże.